Oglądacie Państwo specjalny odcinek TKN Studio, odcinek poświęcony części Domu Kultury, którą jest pracownia ceramiczna, ale tak naprawdę to poświęcony twórcy tej pracowni, czyli Pawłowi Stasińskiemu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pawle, spotkaliśmy się przy okazji tak naprawdę wystawy, która w tej chwili gości w Domu Kultury. Tak. W nowym świetle ta wystawa tak, się nazywa. W nowym świetle, dlatego że chciałem pokazać ceramikę w innym świetle, w nowym świetle, czyli oświetlenie świecami, ale też rzucające jakby nowe światło na podejście do ceramiki. Zanim o tej wystawie, to powiedzmy o początkach, o tym, jak ta ceramika u Ciebie się rodziła, no bo Ty z wykształcenia z ceramiką wiele wspólnego nie miałeś. No tak, z zawodu jestem leśnikiem, ukończyłem technikum leśne w Zagdańsku. Ale początki moich zainteresowań plastycznych i w ogóle zainteresowań sztuką to sięgają mojego dzieciństwa, ponieważ moja mama była szefową takiego domu kultury, niedużego, ale prężnego, i tam miałem styczność z artystami, no, bardzo, którzy mieli bardzo duży wpływ na mój rozwój później w przyszłości. W szkole podstawowej, w szkole średniej i w wojsku zawsze byłem związany w pewien sposób z życiem tych właśnie ośrodków. Czyli tak, byłem czasami szefem gazetek ściennych, szkolnych. Poza tym tworzyłem takie grupy właśnie plastyczne czy muzyczne. W szkole, w wojsku również grałem i przerodziło to się w takie poważniejsze już zainteresowania. Ponieważ no, z wykształcenia jestem leśnikiem, jakoś sytuacja życiowa spowodowała, że nie kontynuowałem pracy w lesie, bo 4 lata pracowałem w lesie, no ale sytuacja, mówię, bytowa spowodowała, że musiałem zmienić na inny sposób życia. Trafiłem do końskich, ponieważ moja żona stąd pochodzi i tutaj zdarzyła się sytuacja, że otwierano klub osiedlowy KSM-ek, a w związku z tym, że właśnie często się udzielałem w tych różnych dziedzinach, to pani Janina Malasińska, która była wtedy kierowniczką, zauważyła jakby moje podejście do tematu, że zaproponowała mi współpracę. I w tym klubie od początku to była ceramika? Tak, to znaczy nie. Ceramika zrodziła się później. Najpierw się zajmowałem różnymi sprawami w klubie typu rekreacja, sport, turystyka. No, tak mogę powiedzieć nieśmiało, że z Wojtkiem Paskiem utworzyliśmy klub PTTK w KSM-ku, bo tam się to narodziło. Ale generalnie się tymi sprawami na początku zajmowałem. Później doszły inne, ponieważ no, ilość osób pracujących w klubie nie była taka wielka, a w związku z moimi zainteresowaniami mogłem wykonywać różne prace. W związku z tym jakby to się rozszerzało, a zaczęła się sprawa ceramiki, wzięła się stąd, że w 2005 roku powstała inicjatywa utworzenia pracowni ceramicznej. Nasz kolega Adam Dzierzgwa, który po skończeniu liceum naszego zaczął studia w Warszawie i tam się związał z wolontariatem europejskim, pojechał na takie praktyki do garncarni w Niemczech. Tam po prostu zobaczył, jak to wygląda, i podczas przyjazdu do Końskich zaproponował paru osobom, między innymi pani Elżbiecie Dudzie, nauczycielce języka niemieckiego, pani Małgosi Świtakowskiej, która no, specjalizowała się w pisaniu projektów, i naszym udziałem, czyli pracowników klubu osiedlowego KSM-ek, powstała inicjatywa utworzenia pracowni.
Ponieważ wiadomo, że utworzenie pracowni wiąże się z wieloma nakładami finansowymi, wybrnęliśmy z tego w bardzo fajny sposób, bo Adam, jako wolontariusz europejski, zaczął pisać projekt. Pomogła mu w tym bardzo znacznie pani Małgosia Świtakowska. I tak powstały projekty, gdzie dofinansowanie zostało nam udzielone z Unii Europejskiej, właśnie z takich akcji wolontariatów. I zaczęło się od tego. Dzięki kierownictwu klubu i prezesom spółdzielni mieszkaniowej dostaliśmy pomieszczenie, dostaliśmy możliwość przyłącza elektrycznego, bo tam wymagało, żeby uruchomić piec, to wymagało podłączenia siły. Natomiast ciekawa historia była z piecem, bo właśnie, od pieca się zaczęło. Bo Adam, będąc tam w tej garncarni, zauważył na korytarzu stojący piec, który nie był... Znaczy zapytał szefa, co to jest i dlaczego to stoi. To pan powiedział, że to jest piec, który będzie zutylizowany, bo jest zepsuty. A Adam zaproponował, czy jeżeli mógłby sobie zabrać to do Polski, to czy może to wziąć. On mówi, nawet dzisiaj. A w związku z tym, że tu parę firm koneckich ma swoje różne kontakty handlowe w Niemczech, więc jedna z firm postanowiła nam pomóc i przywieźli nam ten piec zupełnie za darmo. I od pieca się zaczęło. W związku z tym, jeszcze dokończę odnośnie tej historii pieca, się okazało, że piec nie był zepsuty. Brakowało tam takiego klucza, który był jakby zabezpieczeniem przed uruchomieniem przez dzieci. Czyli to się tak złożyło, że wystarczyło tylko zrobić obieg dookoła tego i piec zaczął działać. I od tego się nam zaczęło. Ten piec długo funkcjonował, długo pracował? Ten piec jeszcze jest użytkowany. Co prawda programator już szwankuje, ale on jeszcze od czasu do czasu jest używany. Czyli teraz jest na wyposażeniu Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Można powiedzieć, że nie jest w tej chwili taki, bo mamy dwa piece. Mamy nowy zupełnie piec i mam drugi jeszcze, który żeśmy przewieźli właśnie po likwidacji klubu osiedlowego. Natomiast ten piec jest no niestety do generalnego remontu, ale to dosyć spore koszty będą. Ale to zobaczymy jeszcze w przyszłości. Potem klub niestety został zamknięty, tak? A pracownia ceramiczna przetrwała. Tak. Jak do tego doszło? I doszło to do tego, że nawet wcześniej, kiedy już spółdzielnia mieszkaniowa kiedyś po prostu była zobligowana prowadzić działalność społeczno-wychowawczą, ale po zmianach tych naszych ustrojowych już nie wymagano takiego czegoś, więc postanowiono zlikwidować, bo to, no wiadomo, że to są koszty utrzymania, inwestycje trzeba by było robić i tak dalej. No więc spółdzielnia postanowiła zlikwidować działalność, ale zanim to nastąpiło, były już wcześniej rozmowy z burmistrzem naszym miasta i gminy, i powiedział, że jeżeli coś takiego nastąpi, to po prostu będziemy musieli coś z tym zrobić. A w związku z tym, że dyrektor Piotr Salata był długoletnim pracownikiem klubu, też uznał, że takie po prostu przeniesienie takiej pracowni i kontynuowanie działalności, no aż po prostu byłoby niedobrze, gdyby coś takiego zaniechać. Bo muszę powiedzieć, że przez te parę lat przez pracownię przeszło tyle ludzi, że trudno mi nawet powiedzieć ile, ale to podejrzewam, że to były setki, dlatego że nasze kontakty
z przedszkolami, ze szkołami, z ośrodkami, na przykład ośrodek terapii zajęciowej, szkoła w Baryczy i tak dalej, można by tu dużo wymieniać. Wszędzie tam próbowałem współpracować z tymi ośrodkami i właśnie tam osoby, które załapały bakcyla, chodzą do dzisiejszego dnia. No właśnie, pracownia zarówno w KSMK, jak i tutaj, w Domu Kultury, ma swoich stałych odbiorców. Ile tych osób przychodzi na zajęcia? Jak te zajęcia wyglądają? To znaczy, takie stałe grupy, to mam w tej chwili 6 grup. 2 dziecięce, 2 młodzieżowe i 2 grupy dorosłych. Ale oprócz tego jeszcze takie, na przykład przez całe wakacje prowadzimy zajęcia dla dzieci. I to praktycznie nie są osoby zrzeszone w jakiejś tam formie, tylko po prostu przychodzą, bo jest zainteresowanie. I myślę, że tu parę osób z tej grupy, która teraz brała udział, zostanie w pracowni. Bo to jest praca twórcza i myślę, że jeżeli ktoś załapał bakcyla, to będzie to robił. Chcę powoli wrócić do tej wystawy, ale jeszcze o te grupy i uczestników. Są też osoby podobno, które z ceramiką i jej pokrewnymi dziedzinami związały się życiowo-zawodowo. Zawodowo, tak. Muszę powiedzieć, że w tej chwili no nie mam dokładnych danych, ile tych osób kontynuuje tą działalność. Natomiast zawodowo takie 2 osoby, 2 dziewczyny prowadzą działalność już na swój rachunek z sukcesami. Jedna z koleżanek, Kasia Szanowska, mieszka w Norwegii, gdzie jest związana z grupą artystyczną w Norwegii, w Trondheim. Natomiast na Dolnym Śląsku jest Agnieszka Ciszewska, która co prawda skończyła studia w Wydziale Rzeźby, natomiast wróciła do ceramiki i świetnie w tej chwili sobie radzi, bo oprócz tego, że ma swoją pracownię, to jeszcze prowadzi różnego typu działalność, typu warsztaty, galerie ze swoim kolegą Wojtkiem Batko kupili młyn stary na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej i w tej chwili rekonstruują ten młyn w celach właśnie wystawienniczych, warsztatowych, galeryjnych, no można by tutaj dużo rzeczy powiedzieć. Są jeszcze dziewczyny, które niedawno pokończyły liceum, bo w sumie 7 osób skończyło liceum w Kielcach. Plastyczne, tak. Które tutaj przychodziły jako dzieci i jakby nabierały pewnej wprawy takiej. I w tej chwili one, nie wiem dokładnie, jakie kierunki już powybierały, czy już pokończyły, trudno mi powiedzieć. Oczywiście od czasu do czasu przychodzą i się ze mną kontaktują i opowiadają o swoich historiach życiowych. To teraz już nieco więcej o samej tej wystawie. Jeszcze raz powiedzmy, to gościmy dzisiaj w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich w sali kameralnej. Kameralnej. W sali kameralnej w nowym obiekcie. No i pokażemy Państwu teraz kilka z dzieł Pawła Stasińskiego, nieco więcej o nich opowiadając. Przejdźmy do pierwszych. Proszę Państwa, ceramika to jest sztuka 5 żywiołów. Ziemia, powietrze, woda, ogień i człowiek. 5 żywiołów ma wpływ na to, co my robimy. Wiadomo, ziemia, glina. Glina powstaje pod powierzchnią ziemi. Do tego, żeby była plastyczna, musimy użyć wody. Żeby powietrze jest po to, żeby wysuszyć daną rzecz, żeby pod wpływem wypału nie popękało. Ogień, wiadomo, żeby utrwalić to, cośmy zrobili, musimy poddać wysokim temperaturom, bo wypalanie ceramiki to już od 900 stopni w górę, więc są to pokaźne temperatury. No i człowiek, bo bez jego kreatywności, bez jego jakichś zdolności manualnych
no, nie byłoby tego, nie? Co tego. Proszę Państwa, ponieważ te prace, które ja prezentuję, one mogą, no, mają różny, jakby różne kształty, różne formy. A to zostało w pewien sposób narzucone mi przez tematy, na przykład, bo brałem udział w 4 edycjach ogólnopolskiego konkursu ceramicznego. 3 edycje odbyły się w Zakopanem, 1 w Warszawie. No niestety te sytuacje i później pandemiczne i jakieś tam inne spowodowały, że zaniechano na razie tych konkursów, ale uważam, że to bardzo pozytywne jest organizowanie tego typu rzeczy. Na czym polegały te tematy? Podano na przykład 4 tematy związane na przykład z literaturą. W innej edycji było to związane z muzyką Szymanowskiego, Kasprowicza, był taniec, ruch, to już w Warszawie. I no tak mówię, tematy zostały jakby nam narzucone i po prostu człowiek musiał pomyśleć, jak przedstawić swoją właśnie twórczość poprzez wgłębienie się w tematykę. I tutaj mamy właśnie 2 przykłady. Na pierwszym konkursie powstały te 2 prace, znaczy do tego konkursu powstały 2 prace. Ten akurat się nazywa Owczy Pęd. Związany z górami, że są owieczki, są baranki, ale też dotyczy to ludzi, że czasami ludzie... Jest pewna alegoria. Jest alegoria, pędzą sobie do góry tego i nagle wpadają w czeluść. Specjalnie jest to tak podane, żeby powiedzieć, że czasami trzeba się zatrzymać, żeby nie wpaść w coś, nie? Praca konkursowa. Praca konkursowa. Coś jej się udało zdobyć? Tej nie jeszcze. To jest druga praca, też związana, też na ten konkurs. Chodziło mi o pokazanie, jakby ratowanie natury. Są 3 liście, które są jakby ze sobą, powinny być ze sobą związane. Nie zawsze to jest tak, bo się usuwa, wycina i tak dalej. Też podkreślenie przez kolorystykę w środku, czerwienie, pomarańcze i tak dalej. Tu wiadomo, że to są liście, nie? Tu wiadomo, że coś trzyma. No i to są 2 prace. Była jeszcze 3 praca, no niestety nie wszystko mogłem pokazać i dlatego zaprezentowałem te 2 prace. Cała ta wystawa jest pewnym przekrojem twojej działalności w tych ostatnich kilkunastu latach? W ogóle, jak wspomniałem, od 2005 roku się zajmuję, więc obliczyłem, że to jest 17 lat. Ile tych prac powstało w tym czasie? To liczyłeś? Nie, dlatego że tak, dużo rzeczy często tak albo robię jako ad hoc, czyli coś mi do głowy przyjdzie i wymyślam. Jest tu parę rzeczy właśnie takich zrobionych na tej zasadzie, że przychodzi do głowy coś i robię. Natomiast często właśnie jestem podatny na narzucenie pewnego tematu i wtedy jeszcze lepiej mi jest pracować z tym. Przejdźmy do kolejnych prac, które tutaj prezentowane są. Prace, które nie były nigdzie prezentowane, natomiast bardziej chodziło mi o jakieś takie filozoficzne podjęcie tematu. To się nazywa Siła złego na jednego. Czyli mamy kulę człowieka sfrustrowanego, zmartwionego, a z tyłu mamy tu grupę ludzi, którzy oprócz tego, że ten człowiek jest już tak przytłamszony, to jeszcze go trzeba dobić. Bardzo często takie sytuacje życiowe są, prawda? No tu jest dosyć ciekawa praca, ze względu na to, że takie pierwsze próby toczenia na kole, jeżeli jest źle wyrobiona glina lub jakieś mankamenty techniczne, technologiczne się pojawiają, no
to wtedy nastąpi uszkodzenie czegoś. Ale w związku z tym, że pomyślałem o tym, że szkoda mi tej pracy wyrzucić, pomyślałem, że można z tego coś zrobić. I teraz jak pomyślałem? Dwa znaczenia. Jedno znaczenie jest to jakby pochwała dla garncarzy, ceramików, wszystkich, którzy trudnią się tym, jakby hołd złożony, że ratujemy coś, co może ulec zapomnieniu. Chociaż wiadomo, że ceramika od tysięcy lat jest znana, ale mimo wszystko podam przykład niedalekich tutaj miejscowości, gdzie kiedyś ceramika to była podstawa życia ludzi, na przykład Rędocin, Chałupki, koło Kielc. W tej chwili to zostały jednostki, po prostu, które no niestety po ich utracie nie będą miały następców. I to jest jakby pochwała dla tych ludzi, że tego. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Mam przyjaciela, profesora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Litwin Rytis Konstantynowicius. Wykonał w Polsce, w Babimoście, stoi największy na świecie garnek wykonany i wpisany do rekordu Księgi Guinnessa. I jest to też jakby pochwała dla Rytisa za jego podjęcie takiego wyzwania, bo to było naprawdę wyzwanie. On kilka tygodni albo nawet miesięcy budował ten. Można to w Babimoście w województwie lubuskim zobaczyć. Także jest to, mówię, pochwała dla ceramików i dla, żeby zawód nie zaginął. To przejdźmy zobaczyć kolejne ciekawe prace. I tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Przy czymś bardzo symbolicznym. Bardzo symboliczne. Obydwie prace dotyczą konkursu, właśnie to był chyba trzeci konkurs w Zakopanem. Dotyczyło filmu. Były podane cztery filmy, różne. Animowany był film, dokumentalny, czyli tak, Jasminum, Katedra, Katedra, do której właśnie nawiązałem. I to jest Katedra. Gdyby ktoś z Państwa chciał dokładnie zobaczyć, czym się kierowałem, tworząc te rzeczy. Warto zobaczyć Tomasza Bagińskiego. Tak, Tomasza Bagińskiego. I dlaczego akurat w tej formie? Ja to nazwałem pielgrzym. I jedno, i drugie pielgrzym. Wiadomo, że przechodzą przez... Tutaj jest jakby alegoria... Mówię, z ludzi wyrosłych z ziemi, gdyby się przyjrzeć troszeczkę twarzą, to można by sobie na przykład zobaczyć twarze Chrystusa. Chrystus Frasobliwy tutaj przychodzi na myśl. Tak, tak. I te postacie tworzą jakby parasol ochronny nad tym pielgrzymem, prawda? Tutaj nie rozumiem, ale czekam na wyjaśnienie. Tu jest właśnie to, że pielgrzym, bo też pielgrzym, jako pielgrzym. Ta katedra została najbardziej uhonorowana przez jurorów i to na kilku konkursach. Jednym z konkursów były scyzoryki kieleckie i to było na pierwszym. W 2015 roku zdobyłem tego scyzoryka za tą katedrę. To też jest, mówię, to trzeba obejrzeć jeszcze raz film Tomka Bagińskiego Katedra. Wtedy zrozumiecie Państwo, o co mi się rozchodziło. Przechodzimy dalej. Tutaj następna statuetka scyzoryków. Za tą rzeźbę dostałem w 2018 roku tego scyzoryka. Co ona przedstawia? Właśnie, tutaj pozostawiam, jeśli chodzi o spojrzenie na to, to pozostawiam otwartą sprawę, bo... Każdy może interpretować samemu. Każdy może sobie tego. Niektórzy widzą w tym orła.
Niektórzy widzą tu jakaś... Ja widzę elegancką kobietę. Tak, raczej. właśnie ten dekol powoduje, że tak, już parę osób mi zwróciło uwagę, że kobieta w jakiejś takiej fajnym kapelusiku, o coś takiego. Ale mówię, interpretację pozostawiam odbiorcy. Dobra. Co mamy dalej? Proszę Państwa, tutaj mam przykład poszukiwań. Poszukiwań technicznych, technologicznych. Chodzi mianowicie o tym, ten wazon, oczywiście wszystko wykonuję ręcznie, bez używania jakichś odlewów, maszyn i tak dalej. Wszystko zostało zrobione ręcznie. A te dwa przykłady są zrobione na zasadzie, że były to rzeczy wypalone w piecach plenerowych techniką raku. Technika raku to jest japońska technika wypalania w niższej temperaturze niż normalnie tego. Po prostu w plenerze osiągamy temperaturę około 900 paru stopni i wyjmując z tego pieca gazowego dany przedmiot, wkładamy na przykład do beczki z trocinami albo z papierami takimi, gdzie zachodzą pewne reakcje chemiczne, które powodują właśnie uzyskiwanie takich efektów. Czyli głównie o tą strukturę chodzi. Tym się różni efekt końcowy, tak? Tak, chodzi o strukturę, o jakieś metalizujące rzeczy, które są właśnie wtedy, wychodzą, kiedy pozbawiamy przez 20 minut tlenu i zachodzą reakcje chemiczne wewnątrz tego kotła. I tą metodą jest zrobiony ten wazon i ta tancerka. No właśnie, bardzo ciekawa, tak, misternie chyba robiona. Tak, misternie i tancerka też jest, no chyba oprócz katedry, to tancerka jest najbardziej utytułowaną jakby przedmiotem ze względu na to, że raz, że była wypalana w raku, a poza tym Wtedy temat tego konkursu to był właśnie taniec i ruch. Mm-hmm. Mam nadzieję, oddaje że jakoś ruch. Oddaję. No, tak. Ja to nazwałem po prostu tancerka flamenko. Mm-hmm. Czyli, też kolorystyka tak. Odpowiada. O jeszcze jednej rzeczy chcemy opowiedzieć. I chciałem tak. Coś, co i chciałem co wygląda powiedzieć, jak... zupełnie abstrakcyjna tak. rzecz, ale... Będąc w 2009 roku na pierwszym międzynarodowym plenerze ceramicznym, twórcy pewnego stylu decentryzmu postanowili przenieść tą formę na ceramikę, bo wcześniej decentryści raczej się ograniczali do obrazów. Decentryzm, czyli przeniesienie jakby dominanty z obrazu poza obraz, żeby człowiek mógł się domyślać, co autor miał na myśli. I to był narzucony nam pewien styl myślenia właśnie, jak ceramicy mogą do tematu podejść. I dlatego urodziła mi się w głowie taka myśl, żeby właśnie taką rzeźbę zrobić. Ona ma no, dla mnie bardzo takie znaczenie emocjonalne, bo to był pierwszy plener, gdzie mogłem spotkać no, ludzi z całej Europy. Właśnie tam poznałem kolegów, o którym wspomniałem, Rytis Konstantynowicius, Larry Papidze. No, mógłbym jeszcze tam wymieniać 18 osób wtedy było i wtedy to był przełom dla mnie, jeśli chodzi o myślenie, o myślenie tworzenia ceramiki. No i teraz po 10 latach zostałem znowu zaproszony czyli w 2019 roku byłem znowu zaproszony na międzynarodowy, czyli 10 konkurs i tam powstało parę prac, które... No tutaj akurat ta praca powstała na tym plenerze i też właśnie
już w tym momencie troszeczkę inaczej patrzę na ceramikę jakby, i tworzenie tej ceramiki. O coś innego zapytam. Jeżeli ktoś chciałby zacząć z ceramiką, jakie powinien mieć predyspozycje społeczne, psychiczne, psychofizyczne? Ja myślę, a mam tu przykłady w tej chwili w pracowni. Nie trzeba mieć wielkich predyspozycji oprócz chęci do pracy, jakiegoś myślenia kreatywnego, a resztę to już jest kwestia i wytrwałości. Bo to po prostu, żeby coś robić, ale wiem już o tym, że przychodząc do pracowni, jeżeli komuś coś się uda zrobić, to oni się później tak cieszą, że coś mogli własnoręcznie wykonać. I wtedy to jakby pobudza do dodatkowych znowu rzeczy i wysiłków, żeby coraz lepiej tworzyć. No ja jestem takim przykładem, bo przecież nie jestem ceramikiem z wykształcenia. I człowieka coraz bardziej to pobudza do działania. Ta wystawa w Nowym Świetle za chwilę będzie opuszczać to pomieszczenie, ale pewnie są już plany na przyszłość. Chciałem właśnie powiedzieć, dlaczego chciałem pokazać teraz jako pierwszą wystawę w tym budynku, no bo jak mówię, powstały te prace w przeciągu 17 lat, więc w głowie rodzą się już nowe pomysły, już mam nowe pomysły i wiadomo, że chciałbym pokazać zupełnie nowe rzeczy, zupełnie inne podejście do ceramiki. Także zobaczymy. Także mam nadzieję, że na jeszcze nie jednej wystawie się spotkamy. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze kilka wystaw. Mimo, że no już przeszedłem wiek emerytalny, ale mam nadzieję jeszcze tutaj troszeczkę popracować. I tego Ci życzę i dziękuję za tę rozmowę. Dzięki serdecznie. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. Polecam pracownię ceramiczną przy Domu Kultury w Końskich.